Witam z tej strony Piotr Majewski. Dzisiaj poprowadzę wykład, który jest fragmentem dużego szkolenia, które czeka niedługo, rebranding na inną moją markę. Jest to 19-godzinne szkolenie, które pokazuje zasady robienia tego biznesu, zasady zarabiania na wiedzy, na wszelkiego rodzaju różnych produktach. I pierwszym wykładem w tym kursie jest właśnie wykład Koniec Ery Informacji, który dzisiaj na żywo poprowadzę na nowo, zaktualizowany. Pierwszy raz ten wykład prowadziłem w 2008 roku i jak się okazało, wtedy to, co przewidywałem, to, co głosiłem, że nadchodzi koniec ery informacji, zaczyna się spełniać. Według niektórych się już spełniło, albo się dopiero spełni, ale później na koniec powiem, podam przykłady i dowody na to, że rzeczywiście ten koniec ery informacji nadchodzi początek nowej ery, o której też będziemy mówić. I cały ten wykład służy temu, żeby pokazać ci pewną szansę na zrobienie sporego biznesu. Na początek na zarabienie pieniędzy, a docelowo, jeżeli się naprawdę do tego przyłożysz, na zrobienie dużego biznesu. Gdzie ta szansa jest, jak ją wykorzystać i dlaczego powinieneś się za to wziąć, dlaczego to jest jeden z fajniejszych biznesów, jaki możesz robić, zwłaszcza w internecie i w dzisiejszych czasach. Zaczniemy od kilku bardzo ciekawych statystyk, zaktualizowanych właściwie w tym miesiącu. W ostatnich dniach sobie zaktualizowałem te, które się dało, które dają nam świetny wstęp i pokazują, dlaczego nadchodzi według mnie koniec ery informacji, albo właściwie już nadszedł. Codziennie na świecie według Deloitte'a, to był szacunek na 2014 rok, więc dzisiaj jest lepiej, wysyłanych jest 50 miliardów wiadomości i 25 miliardów SMS-ów. Zobaczcie, jakie to są kolosalne ilości w ogóle treści. Jeżeli założymy, że każdy SMS ma 160 znaków, chociaż wiadomo, że dzisiaj już SMS-y na smartfonach mogą mieć więcej znaków, tak samo wiadomości. Ale nawet jeżeli to są takie krótkie SMS-y, to są kolosalne ilości treści. W Polsce są takie szacunki, które znalazłem na PC Format, plus dodałem do tego, ile tych może być wiadomości, że typowy Polak wysyła 1000 SMS-ów rocznie, więc prawdopodobnie jakieś 1000 wiadomości na WhatsAppie, Facebook Messengerze i innych tego typu platformach również każdego roku. Czyli statystycznie rzecz biorąc, wiadomo, że statystyka to jest tylko rozłożenie, ale statystycznie każdy z nas dostaje codziennie powiedzmy 6 wiadomości na Messengerze, a niektórzy dostają ich oczywiście znacznie więcej. Już samo to jest dużą ilością informacji. Dołóżmy do tego 30 bilionów, możecie zobaczyć specjalnie pisane, zobaczcie, ile to jest zer, tak? 30 bilionów lub Amerykanie by powiedzieli trylionów stron, które w 2013 roku zindeksował Google. Weźcie pod uwagę to, że w 2008 roku, kiedy po raz pierwszy prowadziłem ten wykład, był ich raptem, był to 1 bilion, czy 1 trylion amerykański. W ciągu ilu? 5 lat 30-krotnie wzrosła ilość stron, które Google zindeksował. Zakładając, że w 2008 roku nie zindeksował wszystkich, które wtedy były, no to powiedzmy, że ilość stron w ogóle internetowych wzrosła, nie wiem, z 15 razy przynajmniej w tak krótkim czasie. Jeśli weźmiemy Facebook, który w 2008 roku był nie był jakoś specjalnie jeszcze popularny w Polsce, na świecie już zdobywał sporą popularność, no to dzisiaj to mamy 4 miliardy postów codziennie na Facebooku. Przy czym posty to są wszelkiego rodzaju linki, filmy. Sam jeden post to może być ilość informacji, którą można, nie wiem, przez godzinę nawet konsumować. Dochodzi do tego, że jeżeli macie sporo znajomych i zaglądacie często na Facebooku, to możecie zdać sobie z tego sprawę, że właściwie nie pracujecie, bo jesteście tak pochłonięci tym, co się dzieje na Facebooku i to cały czas nam się odświeża, że praktycznie można stracić godzinę, dwie godziny tylko gapiąc się w komórkę i nie dowiedzieć się nic konkretnego, ale przyswoić bardzo dużo różnych informacji. Na przykład w moim przypadku ja w 2013 roku odciąłem telewizję taką typową, codzienną od swojej jakby codzienności i w mojej rodzinie właściwie przestaliśmy oglądać wiadomości bieżące.
A niedawno doszedłem do wniosku, że muszę również Facebooka przenieść do katalogu w iPhone'ie, żeby do niego nie zerkać codziennie, czy nawet kilka razy dziennie, bo po prostu to i kolosalne marnowanie czasu. Że dzisiaj na przykład ja Facebooka osobiście używam, albo staram się używać profesjonalnie w biznesie, a zaglądam tam naprawdę czasami tylko jak chcę odpocząć. Zamiast tego na przykład na Facebooka wolę sobie zajrzeć na TEDa, tak? Czyli obejrzeć jakieś wykłady na TEDzie, czy nawet na YouTubie, do którego zresztą jeszcze za chwilę wrócimy. Na Wikipedii dzisiaj, to są statystyki bieżące, jest 5 milionów artykułów po angielsku i milion po polsku, a w sumie na Wikipedii są 104 języki. To wyobraźcie sobie, jaka to jest ilość treści. Tak? Jeżeli tam są 104 języki, ja nie liczyłem, ile wszystkich jest artykułów na całej Wikipedii, ale pewnie jest to kilkadziesiąt milionów. I to wszystko jest informacja, jest tam też dużo bardzo wiedzy. Tak? Akurat Wikipedia jest takim miejscem, gdzie jest więcej wiedzy niż informacji, ale jest to ogrom, co chwilę tam coś przyrasta, co chwilę możemy się czegoś nowego dowiedzieć. Wróćmy do naszego YouTube'a. Co minutę na YouTube'a wgrywanych jest 300 godzin filmów. 300 godzin co minutę. To praktycznie, żeby to tylko Chuck Norris jest w stanie to wszystko obejrzeć na raz. A tak to po prostu no nie jesteśmy w stanie nadążyć. Jakikolwiek temat byśmy chcieli zgłębić na YouTubie, no to są czasami miesiące oglądania. I te filmy są, kiedyś to były krótkie, minutowe, trzy, później był limit do 5 minut. Jakiś czas temu, znaczy jakiś czas temu, wiele lat temu, YouTube wydłużył te filmy do 15 minut i to był wtedy niesamowity szał i powstawały te filmy. Dzisiaj te filmy mogą mieć no, praktycznie dowolną długość. Nie trudno znaleźć na YouTubie zapętlone muzyki, które trwają, znaczy utwory, które przez 10 godzin na przykład leci ten sam utwór albo ten sam fragment utworu, na przykład z Interstellar. Więc ilość treści, która tam jest ładowana, nie wiem, mój syn na przykład ogląda, jak inni przechodzą gry i to są odcinki po pół godziny, po 45 minut dotyczące tylko jakiejś jednej gry i tych odcinków może być kilkanaście albo kilkadziesiąt. Wyobraźcie sobie, jaka to jest ilość informacji, która jest codziennie ładowana do samego tylko YouTube'a. Przecież YouTube nie jest jedyną platformą wideo na świecie. Tak? Mamy Vimeo, mamy Dailymotion i mamy dużo innych mniejszych platform, które również wideo dostarczają. Twitter, bardzo podobny do SMS-ów, gdzie limit znaków to jest 140 znaków. W tej chwili codziennie pojawia się 500 milionów tweetów i zobaczcie, jeżeli widzicie wykres, jeżeli jest teraz pokazany, zobaczcie, jak kolosalny jest przyrost ilości tweetów na Twitterze w ciągu ostatnich lat. W momencie, kiedy to wystartowało, znaczy kiedy się stał popularny, no widać to około 2009 roku, no to przyrost jest geometryczny. I ilość tej treści, która tam... I to jest właściwie Twitter, to jest głównie informacja. Jeżeli na przykład Wikipedia to jest wiedza i YouTube to jest wiedza i Google to jest też dużo wiedzy, no to Twitter to jest praktycznie informacja, no bo w 140 znakach można głównie newsy przekazać albo jakieś takie no, fragmenty wiedzy, głównie to jest informacja i to nas zalewa. Jeżeli śledzicie jakieś osoby na Twitterze. Ja wiem, że w Polsce Twitter nie jest bardzo popularny, ale jeżeli śledzicie, no to na samym Twitterze można siedzieć cały dzień, tak jak na Facebooku i właściwie niczego się nie dowiedzieć, a dowiedzieć się mnóstwo rzeczy. Niczego się nauczyć, a dowiedzieć się bardzo dużo różnych rzeczy na różne tematy. Nie pchnąć w ogóle się do przodu z niczym, co robicie w biznesie, czy w swoim życiu zawodowym, czy nawet w życiu prywatnym, ale mieć wrażenie, że praktycznie cały czas konsumujecie coś wartościowego, no bo to są od wartościowych osób rzeczy, no to musi być wartościowe i okazuje się, że właściwie non-stop coś konsumujemy, a efekt tego okazuje się, że jest no, czasami mizerny. Żeby tego było mało, to codziennie, każdego dnia, i to są statystyki z różnych lat, znalezione przeze mnie na Wikipedii, 6 tysięcy książek każdego dnia jest wydawanych. Załóżmy, że typowa książka ma 200 stron, to jest ogromna ilość treści. W Polsce w 2012 roku było to 70 książek, czyli
Nawet na Polskę. No wyobraźcie sobie, że codziennie pojawia się 70 książek na polskim rynku, po polsku. I teraz ile tam mamy tematów? No tematów takich ogólnych, szerokich, może powiedzmy, że mamy 20, bo no, nie, powiedzmy, że mamy 35 naprawdę jakichś szerokich tematów, jak biznes, rozwój osobisty, parenting, czyli wychowanie dzieci, nie wiem, inwestowanie i tak dalej. Powiedzmy, że mamy ich 35. Nie ma aż 35 tak dużych tematów, ale powiedzmy, że jest 35. To znaczy, że codziennie na rynku polskim pojawiają się przynajmniej dwie książki w danym temacie. Czyli jeżeli jesteś zainteresowany jakimś tylko jednym wąskim dosyć tematem, jednym z 35, to codziennie masz dwie nowe książki do przeczytania po polsku. A dodajmy do tego po angielsku. Po angielsku to było 304 tysiące w 2013 roku. Czyli 10 razy więcej jak w Polsce. W Polsce było 27 tysięcy, tutaj było 304 tysiące, tak? Czyli w Polsce 700 książek każdego dnia się pojawia, czyli powiedzmy 20 w Twoim temacie codziennie jest publikowanych nowych książek. Spróbuj to wszystko jakoś ogarnąć. Do tego dorzućmy WordPressa, czyli blogi. WordPress jest najpopularniejszą platformą blogową na świecie. Nie jest jedyną, ale stoi na nim kilkadziesiąt procent stron www. Gdzieś te statystyki znalazłem i szacuje się, że 100 milionów blogów stoi na samym WordPressie. Na samej stronie WordPressa jest napisane, że 60 milionów osób wybrało WordPressa, ale niektórzy mają po kilka serwisów postawionych na tym, a każdy blog to może być od jednego wpisu na zasadzie: dzień dobry, to jest mój blog, tutaj będę pisał o tym i o tym i o tym, i na tym się oczywiście kończy. Takich blogów jest na pewno ogromna ilość, ale są też takie blogi, co mają po kilka tysięcy artykułów. Nawet mój blog ma z kilka tysięcy moich artykułów, nie wiem ile, z 1,5 tysiąca napisałem artykułów czy więcej. A każdy artykuł to jest czasami jedna, dwie, kilka stron treści. Same blogi to jest kolosalna ilość informacji. Sam mój blog, Czas na Biznes, to jest, jakby to spróbować wydrukować w formie książki, to byłoby, no szacuję, że około 3000 stron. Taka kobyła, żeby to wszystko, co tam opublikowałem i to, co powiedziałem na wideo, już nie wliczałem z tego, co powiedziałem na wideo. Sam jeden z moich dużych kursów nagranych kilka lat temu, który miał, ile miał, 30 czy 50 godzin treści. Jeśli dobrze, chyba między 30 a 50, już nie pamiętam. W momencie, kiedy zrobiliśmy jego transkrypt, to wyszło 1200 stron treści. Sam jeden kurs od jednej osoby. A wyobraźcie sobie, ile tego jest na całym świecie. Eric Schmidt, kiedy był jeszcze prezesem Google'a w 2010 roku, powiedział, że co 2 dni generujemy tyle informacji, ile od początku cywilizacji do 2003 roku. Przy czym Ericowi chodziło o ilość informacji jako objętość na dysku, tak? Czyli wiadomo, że teraz produkujemy bardzo dużo wideo, bardzo dużo zdjęć na Instagramie ze switaśnymi filtrami, i to wszystko zajmuje dużo więcej informacji niż tekst, który publikowaliśmy po prostu przez większość cywilizacji, znaczy no, przez większość, w sumie przez mniejszość, tak? Ileś tam kilkaset lat raptem. Ale nawet jeżeli skupimy się na ilości treści, a nie na ilości megabajtów, to kilka lat temu szacowano, że New York Times, czyli jeden z poczytniejszych, popularniejszych dzienników na świecie, publikuje więcej informacji w ciągu tygodnia niż 18-wieczny człowiek doświadczył przez całe życie. Taką ilość informacji mamy co tydzień w jednej tylko codziennej gazecie. I to jest bardzo dużo różnych statystyk, które mają dążyć do jednego celu, tak? Czy mają dążyć do jednego wniosku. W praktyce to wszystko oznacza dla ciebie, że jest taka ilość informacji generowana, niedostępna w internecie, tylko generowana nowych codziennie. W praktyce to oznacza to, że jest zbyt dużo informacji dostępnych w internecie i to tworzy paradoksalnie ogromną szansę na zrobienie na tym biznesu. Dam ci konkretny jeden przykład. Powiedzmy, że chcemy zdobyć trochę więcej wiedzy na temat SEO. Co to jest SEO? Jeżeli ktoś nie wie, no to SEO, czyli optymalizacja w wyszukiwarkach, a niektórzy pod tym tematem tak naprawdę mówią o trochę szerszym, również promocji i pozycjonowaniu w wyszukiwarkach. Czyli SEO jest zagadnieniem, jakby konkretnym tematem w szerszym temacie, który się nazywa promocja w wyszukiwarkach, który jest
fragmentem szerszego tematu, który się nazywa promocja w internecie, który jest fragmentem szerszego tematu, którym jest marketing, i możemy jeszcze to rozszerzyć na biznes. Czyli SEO tak naprawdę jest, wydaje się, że jest dosyć wąskim tematem, jakąś wąską, konkretną tematyką. No dzisiaj jest to szeroki temat mimo wszystko, ale no, to nie jest marketing ani promocja, to jest tylko pozycjonowanie czy optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek. Powiedzmy, że chcemy zrobić trochę wiedzy na ten temat. Więc w tym celu wejdziemy sobie na YouTube. Zamkniemy kartę, bo nam, jest nam niepotrzebna. Mam nadzieję, że widać ekran. Nie widać? OK, już widzę. Co muszę zrobić? Muszę zrobić tak. Teraz widać? Świetnie. Dobra. Wejdziemy sobie na YouTube'a i wpiszemy SEO. SEO jest tematem, no generalnie jest to skrót od Search Engine Optimization i jest to na tyle konkretny tytuł, temat, że on dotyczy prawie wyłącznie tego. Ale możemy założyć, że no, tam część filmów nie dotyczy SEO. Zobaczcie, mamy około 1,5 miliona filmów na samym YouTubie dotyczącym pozycjonowania. Spróbujmy to jakoś bardziej oszacować. Możemy sobie kliknąć filtry i kliknąć krótkie filmy poniżej 4 minut. Czyli filmów krótkich poniżej 4 minut mamy 1 milion. Czyli możemy założyć, że no mamy tu jakieś 3 miliony, może 2 miliony filmów na temat, 2 miliony minut filmów na temat SEO. Weźmy teraz długie filmy. Długich filmów powyżej 20 minut jest 600 tysięcy. Załóżmy, że wszystkie długie filmy, zobaczcie, to są filmy godzinne, godzinne, godzinne. Załóżmy, że średnio one mają 30 minut. Co to w praktyce znaczy? Otwórzmy sobie kalkulator, żebyście zdali sobie sprawę z tego, co to jest. Czyli mamy 1 milion, no tak, 2 miliony minut mniej więcej, tak szacujemy, tak? 2 miliony minut na temat SEO plus, policzmy 30 razy 600 tysięcy, 600, jeszcze jedno 0, 600 tysięcy plus 18 milionów minut, dodamy do tego 2 minuty, 2 miliony, 3 razy 2, 3, ok. Mamy 20 milionów minut. Co to jest? Podzielmy to na 60, czyli na godzinę. Podzielmy to na 24, czyli na dni. Daje nam to 13 888 dni. No to podzielmy to na miesiąc. No to mamy 462 dni oglądania non-stop, bez przerwy, filmów na temat SEO. Jakbyście chcieli się nauczyć SEO i obejrzeć wszystko, co jest w YouTubie na ten temat, to musielibyście siedzieć półtora roku, ale znacznie ponad rok. Non-stop. 24 godziny na dobę. A, przepraszam, tak, to mi podpowiadają. To są miesiące. Czyli podzielmy to na 50, nie, przepraszam, na 12. 38 lat. Także no, powodzenia. Jak ja w 2008 roku, jak robiłem ten sam test, to było bodajże 30 albo około 20 albo 30 tysięcy filmów. Czyli tam było tyle lepiej, że to było jakieś 2 miesiące oglądania. Także trochę się wydłużyło, tak? Z 2 miesięcy zrobiło nam się 38 lat. Powodzenia jakby w ten sposób, jeżeli ktoś chce obejrzeć tego wszystkiego. Okej. Musimy sobie teraz wrócić do naszej prezentacji. Widać? Okej. Czyja to wina, że mamy tutaj akurat, zależy jak się spyta, to Google wyświetla różne rzeczy. No ale czyja to wina, że mamy z 1,5 miliona wyników na temat SEO? Wina oczywiście jest po stronie Google'a. Ponieważ wiele lat, teraz już można powiedzieć wiele lat temu, Google zainwestowało, jeśli dobrze pamiętam, 1,6 miliarda dolarów, to była wtedy astronomiczna kwota, dzisiaj wręcz śmieszna, jeżeli biorąc pod uwagę przejęcia innych startupów, w YouTube'a,
wierząc, że to jest przyszłość internetu, że wideo jest przyszłością i nie pomylili się, bo rzeczywiście wideo stało się przyszłością, jak tylko wzrosła przepustowość łącz i ludzie mogli oglądać filmy. Mimo tego, że akurat dzisiaj w Polsce jeszcze nie jesteśmy tak daleko do przodu, co widać na przykład po statystykach, jeżeli bym zajrzał do statystyk tego webinarów, to bym zobaczył, że większość z Was ogląda nie w 720p, tak jak jest pełna możliwość, czyli w wersji HD, tylko oglądacie na przykład w 480p albo w 360p, czyli w niższej rozdzielczości, niż jest możliwa. Taką mamy specyfikę internetu, albo ktoś ogląda przez komórkę czy przez tablet tą prezentację i w tym momencie tablet mu sam wybiera, jeżeli nie jest na Wi-Fi. Więc nawet mimo tego, że w Polsce nie mamy jeszcze naprawdę szybkich łącz, to i tak filmy na YouTubie są naprawdę mega popularne. Ja nie znalazłem statystyk takich wprost informacji, ile jest filmów polskich na YouTubie. Też nie szukałem tego bardzo szczegółowo, bo jest ich po prostu taka ilość, że to nie ma znaczenia, ile ich jest, ale w każdym temacie codziennie powstaje ich mnóstwo. Codziennie Polacy wrzucają mnóstwo informacji, coraz bardziej wartościowych. Część osób cały czas myśli, że na YouTube jest tylko rozrywka, tak? Czyli są jak grać w gry, jak nie wiem, jakieś głupoty, pranki, czyli żarty i nie wiem, porównania 10 najlepszych filmów, tak, w których aktor nosił czarny kapelusz, tak? Tego typu rzeczy jest oczywiście dużo, czyli rozrywki, ale YouTube to jest też ogromna ilość wiedzy, co pokazałem przed chwilą. Na samo SEO, co nie jest raczej rozrywka, tylko większość tych filmów to jest albo prezentacja jakiejś firmy, albo konkretny content, czyli treść, wiedza. Jest ich kolosalna ilość. Google inwestuje w YouTube'a od wielu lat, bardzo dużo pieniędzy ze stratą. Gdzieś tam słyszałem, że zaczyna już powoli na tym wszystkim zarabiać. Coraz więcej firm się przekonuje do tego, żeby się reklamować na YouTubie. Ale dzięki temu, że taką ilość pieniędzy w to włożyli i dzięki temu, że uruchomili program partnerski, czyli podłączyli AdSense, o którym jeszcze za chwilę powiem, do YouTube'a i można zarabiać na YouTubie i część YouTuberów z ogromnymi ilościami subskrybentów, oglądanościami zaczynają zarabiać pieniądze, no to coraz więcej ludzi chce wrzucać filmy i być YouTuberami, tak? Dzisiaj to jest takie marzenie, zwłaszcza wielu młodych ludzi. Przez to taka ilość treści jest robiona i przez to YouTube stał się wyszukiwarką numer dwa na świecie, co w mojej branży jest znane od dawna, ale nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Na przykład jak ja szukam informacji o jakimś produkcie, to wchodzę na YouTube, a nie na Google, tylko przede wszystkim sprawdzam na YouTube, czy jest unboxing, żeby zobaczyć, jak to w praktyce wygląda, czy jest jakiś review, czy są testy i tak dalej. A dopiero później szukam ewentualnie informacji w Google. Więc to jest ogromna skarbnica wiedzy już teraz. I pierwszy wniosek, jaki jest, to jest taki, że przerąbane, bo cała wiedza jest za darmo. Ale zobaczcie, to do czegoś zmierza. Teraz powiedzmy, że już spędziliśmy 38 lat na YouTubie, obejrzeliśmy wszystkie filmy. Zresztą YouTube, o powiedzmy, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. YouTube od jakiegoś czasu umożliwia przyspieszanie filmów. Nawet można dwukrotnie przyspieszyć film. Więc powiedzmy nie 38 lat, tylko 19 lat. Oglądaliśmy filmy na YouTubie na temat SEO i już coś tam, już wiemy, tak? Dosyć dużo. Ale powiedzmy, że chcemy pogłębić naszą wiedzę. Więc w tym celu szukamy drugiego najlepszego źródła wiedzy, jakim są blogi. Pamiętacie, że na WordPressie jest jakieś 100 milionów blogów, czyli wpisujemy sobie SEO i blog. Takie najbardziej podstawowe zapytanie, czyli szukamy różnych blogów na temat SEO. Oczywiście to nie jest idealne zapytanie, bo moglibyśmy, nie wiem, spróbować wpisać, nie wiem, site blog, żeby. Nie, tu źle coś wpisałem. Bodajże URL chyba. Tak, czyli moglibyśmy szukać blogów, znaczy informacji na temat SEO na stronach, które mają w nazwie blog. To jest wtedy ogromne prawdopodobieństwo, że to jest blog, no ale jest bardzo dużo blogów, które nie ma w nazwie blog, więc wpiszemy sobie SEO blog. Gdzieś to słowo blog na pewno istnieje na większości blogów dotyczących SEO. I mamy 37 milionów wyników na temat blogów. 37 milionów wyników. Załóżmy sobie, że weźmy kalkulator znowu.
Załóżmy sobie, że mamy 37 milionów stron. Żebyście zdali sobie sprawę, raz, dwa, tak? Jest 37 milionów. I załóżmy, że to są strony, to nie są jakby blogi, tylko wszystkie strony na tych blogach. Więc załóżmy, że typowy taki artykuł na blogu ma, ja bym powiedział, że pół strony takiej typowej, czyli 900 znaków, ale powiedzmy, że ma 500 znaków, że to są głównie notatki, żeby jakoś to uśrednić, tak? To jest razy 500 znaków. Podzielimy to przez 1800 znaków, tyle ile ma typowa strona, taki maszynopisu standardowa, żeby jakoś to podzielić. Wiem, że tu mało widać, więc podzielimy to jeszcze na 200 stron, powiedzmy, że książka ma 200 stron. To nam wychodzi 51 388 książek 200-stronicowych na temat SEO. Gdybyśmy wszystko, co się da, co znaleźliśmy w internecie na temat SEO, w taki bardzo banalny sposób, oczywiście chcielibyśmy szukać dłużej, żeby to wydrukować, no to musielibyśmy mieć taką ilość informacji. I to są tylko blogi i to jest tylko YouTube, tak? W ogóle nie korzystaliśmy z kursów, nie korzystaliśmy z już istniejących książek, z opracowań, z magazynu, z czasopism. Tylko takie najbardziej, najprostsze, głównie darmowe rzeczy szukaliśmy w tym temacie. Czy było widać w ogóle to, co pokazywałem na YouTube, na Google? Dobrze. Jeszcze teraz to muszę zrobić tak, rozszerz biurko. Ok, wracamy do naszej prezentacji. Znowu, czyja to wina, że mamy taką ilość wyników na temat, taką ilość blogów? Wina jest znowu po stronie Google'a, no w tym pozytywnym sensie, jak się później okaże, bo głównie przez Google AdSense, czyli wspomniany program partnerski, o którym powiedziałem wcześniej, czy taki, który pozwala wyświetlać reklamy Google'a na własnym blogu. I wiele osób uwierzyło w takie marzenie, że zacznie pisać popularnego bloga, ludzie będą klikali i dzięki temu będą zarabiali, więc mogą skupić się tylko i wyłącznie na pisaniu, a Google dostarczy im pieniądze. To kiedyś była prawda, kiedy faktycznie tych blogów było mało, kiedy ludzie klikali jeszcze w AdSense, w reklamy, bo nie wiedzieli, że to są reklamy. I nie było jakiejś dużej konkurencji, rzeczywiście dało się zarabiać w ten sposób. Dzisiaj w większości przypadków to nie jest prawda, tak samo jak na YouTubie można zarabiać, ale trzeba mieć kolosalne ilości odwiedzin i to lepiej mieć je z zagranicy niż z Polski, żeby zarabiać sensowne pieniądze. Dużo większe niż w innych biznesach. No, to trzeba mieć milionowe popularności, jeżeli chodzi o YouTube'a, jeżeli chodzi o blogi, jeżeli byście chcieli zarabiać na AdSense'ach, to tak naprawdę i tylko na AdSense'ach oczywiście, nie szukając samemu reklamodawców, a nie próbując sprzedawać jakichś produktów, to musicie mieć oglądalność taką jak no, prawie portale albo bardzo duże portale tematyczne, żeby sensowne pieniądze tylko w ten sposób zarabiać. Zakładając, że nie oszukujecie, że nie robicie jakichś spamerskich trików tylko po to, żeby kierować ruch i ludzi nabijać na kliknięcia. Zakładamy, że tego nie robimy, że staramy się robić biznes uczciwie, dostarczać wartościowe rzeczy. Oczywiście to jest fajne źródło dochodów, jeżeli zarabiacie, ale w ten sposób trudno jest tak naprawdę się utrzymać. Niemniej jednak wiele osób w to uwierzyło i to napędziło tak naprawdę powstanie takiej ilości blogów. Później ludzie też się nauczyli, że blogi są, i to jest akurat prawda, genialnym narzędziem do promocji własnego biznesu. I na pewno z tego powodu warto je prowadzić. To jest jeden z lepszych sposobów, żeby wypromować swoje usługi, swoje produkty, swoje kursy, swoją wiedzę. I z tego względu też taka ilość blogów powstaje, tak? Na przykład firmy, które prowadzą usługi typu pozycjonowania wyszukiwarek, powinny też, albo w większości przypadków prowadzą swoje blogi, żeby pokazać, że się znają na tym, o czym mówią. Ale znowu, co to wszystko tak naprawdę znaczy w praktyce? Dlaczego w ogóle o tym wszystkim mówię? No bo miałem mówić o tym, jak można zarabiać sprzedając produkty typu wiedzę, kursy, szkolenia. No i teraz jak to jest możliwe, kiedy właśnie pokazałem, że codziennie w internecie pojawia się taka ilość darmowych informacji i wiedzy, że nie jesteśmy, żaden człowiek nie jest w stanie jej przetworzyć nawet,
A co dopiero jeszcze tą wiedzę, co już powstała wcześniej. No to skoro to wszystko jest dostępne za darmo, to jaki jest w ogóle sens bycia trenerem i kimś, kto próbuje zarabiać na wiedzy, skoro klient może wejść i dostać wszystko za darmo. Zresztą cały czas wiele osób mówi, że wszystko powinno być za darmo w internecie. Dzisiaj już mniej, ale nadal część osób tak wierzy. Kiedy prowadziłem innymi razy ten wykład w trakcie kursu właśnie zarabiania na wiedzy, to pojawiały się uwagi, no ale ja, u mnie, nie wiem, na YouTubie, kto tam na YouTubie kupi coś, tak? Jak tam są same dzieciaki, gimbaza tak zwana. To akurat nie jest moje zdanie, tylko cytuję, tak? Albo z moich znajomych nikt nie kupuje nic w internecie, wszystko mają za darmo. Problem polega na tym, że dla wielu ludzi rzeczywiście tak jest, że znają tylko takich ludzi, którzy na przykład nie zarabiają pieniędzy albo nie wydają żadnych pieniędzy na edukację. I mają wrażenie, że nikt nie wydaje pieniędzy na edukację. W praktyce jest zupełnie inaczej, dlatego że dzisiaj przy takim natłoku informacji, jaki jest, jaki pokazałem przed chwilą, zdobywanie wiedzy za darmo kosztuje zbyt dużo ludzi, którzy zarabiają pieniądze. Ludzi, którzy zarabiają pieniądze swoją głową, profesjonalistów, to po prostu kosztuje zbyt dużo pieniędzy. No, wstanę, żeby wykorzystać do czegoś flipchart. Wyobraźmy sobie taką sytuację. No bo ja rozumiem, jak ktoś nie zarabia pieniędzy, że jemu jest trudno wyobrazić sobie, po co płacić za cokolwiek, ale weźcie pod uwagę kogoś, kto pieniądze zarabia i jest pracownikiem umysłowym. Nie jest pracownikiem takim, który, nie wiem, kopierowy i nauczył się raz tej techniki kopania rowów i jakby czuje, że nie musi się nic więcej kształcić, tylko ktoś, kto czuje albo musi się dokształcać w danym temacie. Załóżmy, że taka osoba zarabia 2,5 tysiąca złotych na rękę miesięcznie, więc to nie jest jakiś kosmos, tak? Ja nie mówię o jakichś ludziach, którzy są prezesami, zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy, ale załóżmy, że ktoś zarabia 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. To znaczy, że tydzień jego pracy to jest 1/4 z tego. Szkoda, że nie wziąłem sobie jakiejś prostszej kwoty, no ale to będzie 625 zł. Jeśli się nie rąbnąłem, to jest za tydzień, tak? Tu jest za miesiąc. To zdajcie sobie sprawę z tego, jeżeli taka osoba dostaje zadanie, żeby się nauczyć jakiegoś tematu, albo na przykład w firmie jest prośba, żeby, nie wiem, naucz się SEO, tak? Naucz się pozycjonowania w wyszukiwarkach, to taka osoba musi poświęcić minimum tydzień kopania internetu darmowego, czyli YouTube'a i blogów, żeby się dowiedzieć, czego musi się nauczyć. Nie żeby się nauczyć już tego robić, bo jeżeli mamy taką ilość, jeżeli mamy filmy na YouTube, które są po godzinie, albo artykuły na blogu, a nie jesteśmy ekspertami w danym temacie, to skąd mamy wiedzieć, czy osoba, która mówi coś, mówi prawdę? Możemy oczywiście podejść do tego amatorsko i pierwszy film, który usłyszymy, uznać, że to jest prawda. Ale jeżeli chcemy się profesjonalnie czegoś nauczyć, to tak naprawdę trzeba obejrzeć kilka albo kilkanaście filmów, jeżeli mówimy tylko o YouTubie, tak? Kilkanaście filmów na dany temat, żeby zobaczyć, które rzeczy się powtarzają, które nie, albo spróbować ustalić, kto jest wiarygodny, a kto nie jest wiarygodny. O kim mówią, co jest, trzeba przeczytać też komentarze, bo w komentarzach bardzo dużo prawdy można się dowiedzieć. Oczywiście większość komentarzy to jest totalny bullshit i tam nic ciekawego nie ma, ale co jakiś czas się znajdzie ekspert, który powie coś wartościowego. To wszystko trzeba przemielić, żeby się tego naprawdę tego dowiedzieć. Czyli ktoś, kto ma się nauczyć jakiegoś tematu, nie wbicia młotka, tylko naprawdę czegoś wartościowego w biznesie, musi poświęcić minimum tydzień kopania naprawdę, żeby naprawdę się ten temat zgłębić. No nie wiem, jak ja kupowałem, szukałem dla syna słuchawek do grania, to poświęciłem, nie wiem, dobre 5 godzin rycia jakichś reviewsów, czytałem na Amazonie, czytałem porównania na YouTubie i tu już nawet oglądałem te 10 najlepszych, nie wiem, słuchawek dla graczy, tak? Takich obejrzałem kilka takich porównań i w każdym były inne słuchawki. Część się powtarzało, ale jak zacząłem czytać jakieś profesjonalne reviewsy, to się, znaczy recenzje, to się okazało, że na przykład, że to amatorzy uważają, że one są dobre i tak dalej. To jest ilość, mnóstwo czasu spędzone na takiej jednej drobnej rzeczy. Jak tutaj w firmie
nie wiem, chcemy zrobić, żeby był lepszy dźwięk i tak, to nie idziemy do sklepu, nie kupujemy pierwsze rzeczy z brzegu, tylko staramy się na ten temat nauczyć i porównać ileś tam produktów na ten temat. To są godziny spędzone na tym, żeby, jeżeli chcemy zrobić to za darmo, jeżeli chcemy tą wiedzę wziąć za darmo. Nam się to opłaca, bo my tą wiedzę sprzedajemy dalej, ale dla kogoś, to musi ją zdobyć po to, żeby nadal utrzymać swoją pracę, albo żeby jego biznes nie upadł i nie chce sprzedać tego dalej, no to to jest minimum, ile on musi wydać. No to teraz zobaczcie, jeżeli ktoś musi wydać, powiedzmy, musi wydać swoich pieniędzy, no bo nikt mu nie zapłaci, na przykład, nie wiem, jesteście w firmie i ktoś mówi, czy w korporacji ktoś mówi, naucz się tego i tamtego. I często jest tak, że nie pozwolą ci, żebyś teraz przez tydzień się oglądał YouTube i się tego uczył, tylko generalnie no, naucz się, jest założenie, że masz się nauczyć tego szybko, tak? A jak to zrobić? No to musisz poświęcić swój czas, czyli musisz wydać tyle pieniędzy swojego czasu, bo tyle twój czas jest warty, jeżeli zarabiasz pieniądze na to, żeby się czegoś nauczyć. Jeżeli teraz dostajesz propozycję od kogoś, ja nie sprzedaję kursów SEO, ale więc jakby to nie jest o to, nie chodzi o to, że ja teraz sprzedam komuś kurs na temat pozycjonowania, tak? Bo akurat tym się zajmuje jeden z moich klientów. Ale jeżeli dostajecie propozycję, że możecie w ciągu się kilku godzin albo nawet kilkunastu godzin nauczyć najlepszych technik na temat SEO od kogoś, kto je przetestował i jakby weryfikujecie to, że na przykład na jego blogu sprawdzacie, o, rzeczywiście pisze, pokazuje jakichś klientów, no to nagle się okazuje i on, powiedzmy, że jego kurs kosztuje, no nie wiem, nawet nie kosztuje 500 zł i trwa 10 godzin, tak? To zobaczcie, jaka to już jest oszczędność. No bo w ciągu tygodnia to się nie staniecie się ekspertami, tylko przemielicie ogromną ilość darmowej wiedzy, z czego większość jest wiedzą promocyjną, więc trzeba jej obejrzeć naprawdę dużo darmowej wiedzy, żeby się czegoś nauczyć. Ja nie mówię, że się nie da nauczyć za darmo, bo można naprawdę poświęcić bardzo dużo czasu, o czym za chwilę będę mówił, bo to jest jakby szansa dla was. Można poświęcić bardzo dużo czasu, mieląc tylko darmową wiedzę i wyłuskać to, co jest naprawdę istotne. Jeżeli się tego jakby bardzo odpowiednio dużo przetrawi, no to można tą wiedzę właściwą znaleźć. Ale dla kogoś, kto chce pozyskać i wiedzieć, co ma robić, to jest prosta inwestycja. Mówimy o kimś, kto zarabia 2,5 tysiąca. Weź się pod uwagę, nie wiem, kogoś, kto prowadzi biznes i zarabia na przykład, nie wiem, 4, 5 razy więcej, albo 10, albo 30 razy więcej. I on się musi czegoś nauczyć i on nie będzie tracił czasu na to, żeby to zrobić samemu, albo żeby, nie wiem, nauczyć się, jak to robić. No tak jak ostatnio mi klient powiedział na konsultacjach, któremu ustawiłem kampanię telemarketingową. Kampania telemarketingowa na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Klient mi mówi, ja dla nich napisałem artykuł, znaczy przepisałem, właściwie napisałem od nowa artykuł, który był jakby jednym z istotnych elementów tej kampanii. To zajęło godzinę, czyli klienta to kosztowało 1000 zł. I teraz mógłby spojrzeć, kurde, no 1000 zł za napisanie artykułu, no to mogłoby się to wydawać dużo, ale z drugiej strony, jeżeli bierzemy artykuł, który jest istotnym elementem całej kampanii, a klient wyda na to 40 tysięcy na tą kampanię, to jest już pomijalny koszt w tym momencie, a jeden z najważniejszych elementów. I ludzie, którzy zarabiają pieniądze i którzy robią duże pieniądze, patrzą na to w ten sposób. Nie patrzą w ten sposób, że mogę to znaleźć za darmo, tylko się zastanawiają, ile mi czasu zajmie znalezienie tej informacji za darmo i czy się bardziej nie opłaca zapłacić komuś, kto się po prostu na tym zna, żeby mi tą informację przekazał. Jeżeli ty taką osobą nie jesteś albo nie masz takich znajomych, to nie znaczy, że takie osoby istnieją. Istnieją, bo ja żyję z takich osób od 15 lat. We wrześniu mam 15-lecie Czas na Biznes, czyli 13-lecie odkąd mam firmę, która sprzedaje wiedzę, więc tacy ludzie byli już wtedy w internecie, a dzisiaj są w szczególności. Wracając do naszego slajdu, do naszej prezentacji, to co dzisiaj jest, jaką mam dzisiaj sytuację, znowu wziąłem długopis, tak jak ostatnio. Ja uważam, że ludzie, którzy zarabiają swoją głową i muszą się rozwijać, bo jak się nie przestaną rozwijać, to wypadną z rynku. I profesjonaliści, przedsiębiorcy i wszyscy ci, których czas jest zbyt cenny, żeby się uczyć wszystkiego metodą prób i błędów albo za darmo, my potrzebujemy sprawdzonej, przebranej, streszczonej wiedzy ułożonej w odpowiedniej kolejności. Powtarzam, sprawdzonej. To jest jakby najistotniejsze, tak? Czyli ja chcę wiedzieć, że to jest fakt, a nie bełkot marketingowy. Przebranej, czyli nie chcę się dowiedzieć wszystkiego na dany temat, chcę się dowiedzieć to, co jest dla mnie istotne. Streszczonej,
To znowu to jakby to samo. Wiedzy ułożonej w odpowiedniej kolejności. Czyli ja chcę znać kroki, według których mam jakąś wiedzę wdrażać, a nie ogólnie wiedzę. Dlatego jak wydałem w 2007 roku moją książkę Czas na e-biznes, która była pierwszą taką dużym kompendium na tematy biznesu, dlatego też bestsellerem, to była książka, która się składała w większości z artykułów, które były za darmo albo za niewielkie pieniądze dostępne na Czas na e-biznes od wielu, wielu lat. Oczywiście te artykuły zostały przeze mnie przebrane, czyli wziąłem tylko te, które były jakby ponadczasowe, zostały zaktualizowane, ale to nie było bardzo dużo pracy, bo ja zawsze starałem się pisać o takich, nie o newsach, tylko o rzeczach, które są generalnie ponadczasowe albo przynajmniej no, czas życia mają kilkuletni i zostały ułożone w odpowiedniej kolejności, od strategii, poprzez promocję, ale tak, żeby czytając to i wdrażając w tej kolejności, można było zrozumieć, jak ten cały biznes ułożyć. I dzięki temu ta książka się tak dobrze sprzedała, mimo tego, że ta treść była dostępna w internecie, ale w internecie na blogach była dostępna chronologicznie, tak jak ją pisałem. Albo nawet tematycznie ktoś mógł sobie zaglądać do konkretnych rozdziałów, ale nadal tam była chronologicznie. To nie było ułożone w jakąś strukturę, tylko tak jak na YouTubie, wpisujemy SEO i mamy po prostu tematy z różnych jakby zakresów tego pozycjonowania, a nie z konkretnej jakiejś jednej dziedziny. I to jest problem dla kogoś, kto musi się czegoś nauczyć, kogo czas kosztuje i kto ceni swój czas. Dlatego ja uważam, ja to od 2008 roku mówię, że mamy początek ery wiedzy. I wtedy, jak to mówiłem, to było moje przekonanie. I wtedy, w 2007 roku, stworzyłem Akademię, która była wtedy pierwszą na świecie platformą e-learningową umożliwiającą każdemu sprzedaż swojej wiedzy za prowizję, czyli bez potrzeby instalacji platformy u siebie, każdy mógł się po prostu... Wtedy czegoś takiego nie było. Ja w to uwierzyłem w 2007 roku. W 2004 stworzyliśmy pierwszą policjalną szkołę internetową w Polsce, a w 2002 roku zrobiłem jeden z pierwszych płatnych serwisów abonamentowych w Polsce z treścią. W czasach, kiedy wszystko było za darmo i tych płatnych serwisów, nie licząc branży porno, nie było praktycznie wcale, tak? Było tak kilka może z dużych wydawnictw. Więc ja w to wierzyłem już dawno, że są ludzie, którzy za wiedzę zapłacą, dla których jest wiedza ważniejsza niż informacja. To, co ja wtedy, jak ja promowałem swoją wiedzę czy swoje kursy, zawsze mówiłem, że to są praktyczne rzeczy, a nie to, co masz w magazynach, gdzie masz po prostu dużo informacji. Tam nie ma wiedzy, tam jest dużo informacji o tym, co ktoś robi, ale tego jest bardzo trudno przełożyć na jakieś konkretne wskazówki. I takich osób, które potrzebują konkretnych wskazówek, jest coraz więcej. Najlepszy dowód, mówiłem, że powiem, że udowodnię, że zaczyna się era wiedzy. Niektórzy mówią, że już jest, powiedzmy, że się zaczyna. To jest szał, jaki jest w ostatnich latach na masowe kursy, na taką masową edukację. To, co amerykańskie uniwersytety zaczęły dosyć szeroko propagować, czyli udostępniać swoje kursy dostępne normalnie płatnie, zaczęli udostępniać online. Odpłatnie albo całkowicie za darmo, a odpłatne jest tylko przyjście i uzyskanie stopnia naukowego u nich. Ale to pokazało, że w końcu świat dorósł do tego. Ja w 2003 roku wydawałem e-booki, a od niedawna mamy szał na e-booki, tak? Dzięki Amazonowi e-booki i też Apple, ale głównie Amazonowi mamy coś takiego, że e-booki dotarły do do takiej świadomości masowego odbiorcy. I dzisiaj jest szał na e-booki. Coś, co ja i moi znajomi ze Złotych Myśli robiliśmy w 2003 roku. Nie byliśmy pierwsi na świecie w tych tematach, ale wtedy w Polsce to nie było zbyt popularne. Zdecydowanie, zobaczcie, jaka jest różnica między informacją a wiedzą. To jest cena produktu. Weźcie pod uwagę, na przykład, weźmy Gazetę Codzienną, gdzie jest jakby Gazetę Codzienną przedrukować w formie książki, to pewnie bym miała z 50 stron książki, bo to jest większa czcionka, jakby tam są większe odstępy między liniami i tak dalej. To jest ogromna ilość treści, a jednak wartość Gazety Codziennej to jest, nie wiem, 2 złote, złotówka, kilka złotych. Dlaczego? Dlatego, że to jest sama informacja, tam praktycznie nie ma wiedzy.
Są dzienniki takie dotyczące zagadnień prawnych, ekonomicznych, które są droższe, bo tam jest więcej wiedzy, ale taka gazeta codzienna z punktu widzenia użytkownika nie jest zbyt wartościowa i dlatego tak naprawdę te wszystkie gazety zachodnie powoli upadają i przechodzą, znaczy upada ten poprzedni model i one przechodzą w model subskrypcyjny przez internet. To jest kolejny dowód na to, że ludzie są skłonni płacić za informacje nawet i przede wszystkim za wiedzę. Coraz więcej jest płatnych serwisów. Czyli najniższą ceną jest informacja. Oczywiście wiadomo, że informacja to wiedza, ale taka informacja specjalistyczna, o której nikt inny nie wie, ale taka ogólna informacja jest z punktu widzenia odbiorcy praktycznie bezwartościowa. No bo co daje nam gazeta? Gazeta daje nam emocje głównie. Nie daje nam wiedzy. Gazeta codzienna daje nam głównie emocje. I to jest bardzo wielu ludziom potrzebne. Bardzo wiele ludzi jest uzależnionych od emocji, które dają im newsy. Może się wkurzać na ten rząd, albo przejmować kimś, kto tam ucierpiał, albo nie wiem, kibicować komuś, kto do czegoś dąży. Ale to są tylko i wyłącznie emocje. To jakby po przeczytaniu całej gazety może wyciągniemy jakąś jedną informację. Później mamy książki. Książki są, zauważcie, że książki są trochę droższe. Bo jest tam dużo, tam jest dużo wiedzy. Tak naprawdę w książkach jest najwięcej wiedzy, ale takiej bardzo często ogólnej. Mówi się, że w książkach jest bardzo dużo lania wody. Przy czym książki nie są bezużyteczne, są bardzo ważnym narzędziem w edukacji, bo pozwalają zrozumieć całokształt ideologii. Coś, czego nie wyłuskamy na przykład z artykułu albo z jakiegoś poszczególnego elementu, czy nawet ze szkolenia. Książka pozwala lepiej zrozumieć to, jak myśli autor, poprzez to, dlatego że autor musi lać wodę w książce, żeby ona miała odpowiednią grubość. No to tam przelewa często, dobry autor oczywiście, przelewa całą swój jakby znaczną część swojego światopoglądu. Coś, czego nie jest w stanie zmieścić w kursie. Więc w książce mamy wiedzę przeplataną z takim światopoglądem, czyli to jest takie troszkę rozmydlone, przez to książki są takie tanie, tak? Książki kosztują 30 do 100 zł i nie kosztują więcej, rzadko kosztują więcej. Są oczywiście wyjątki. Na przykład ja powiedziałem o tym, że potrzebujemy przebranej, takiej konkretnej wiedzy. I są specjaliści, i są instytucje, które naprawdę potrafią docenić procedurę, samą esencję wiedzy. Przy czym to są absolutna mniejszość. Większość ludzi wyciąga niewielką ilość treści z tego, co się dowiaduje i wykorzystuje drobiazgi czasami, ale potrzebuje czuć, że zapłaciło i że tego jest dużo. Chcą korzyść konkretną, ale często muszą czuć, że jakby to nie jest jedna kartka. Są oczywiście wyjątki, jak powiedziałem. Ja sam widziałem i trzymałem w ręku książkę, która kosztowała 140 tysięcy złotych, i to było ileś tam lat temu. Nie 140 złotych, tylko 140 tysięcy złotych. I to była książka, która miała, ja nie pamiętam ile, ale ze 100 stron może, dosyć grubych na kredowym papierze, i na każdej stronie była jednostronnie zadrukowane, tam były tylko procedury. Zrób to, zrób to, zrób tamto. Tam nie wiem, na stronie może było z 15 linijek i po prostu linijka pod linijką napisane i strzałeczki w dół. I to były procedury do budowania systemu zabezpieczeń w bankach i w dużych korporacjach. Opracowane przez jedną z wiodących grup konsultingowych na świecie. Ta książka, tą książkę sobie kupowały banki. Ja miałem ją w ręku, widziałem ze względu na tym, czym zajmowała się jedna osoba z mojej rodziny, ale jest bardzo niewiele osób i instytucji, które są w stanie tak cenić konkret, taki naprawdę samą esencję. Większość osób potrzebuje mieć tą otoczkę. Więc mamy książki, później idą multimedia za książkami, które są droższymi produktami, bo zauważcie taką jedną zasadę. Im więcej interakcji po stronie klienta, tym produkt czy wiedza jest mniej warta dla niego. Czyli najwięcej interakcji po stronie klienta jest po stronie darmowej wiedzy, więc ona jest nic dla niego nie warta. Znaczy on za nią nie zapłaci, bo musi to przemielić tego ilość ten. Później mamy książkę, którą trzeba przeczytać, trzeba się skupić, trzeba ją, no, trzeba ją przyswoić samodzielnie. Później mamy multimedia, które możemy już bardziej automatycznie doświadczać, dlatego za multimedia ludzie płacą więcej niż za książki. Mimo, że jest ta sama treść, po prostu niektórzy preferują taką formę dostarczania wiedzy, albo nie mają tyle czasu, żeby czytać książkę. No bo jeżeli kurs zarabiania na wiedzy trwa 19 godzin, to jest bardzo dużo, bardzo konkretnej wiedzy.
Ale gdybyśmy chcieli zamieścić to na książkę, to przeczytanie, tak jak powiedziałem wcześniej, to zajmowałoby dużo więcej czasu, no bo jednak czytanie zajmuje niektórym więcej czasu niż słuchanie. Słuchanie możemy przyspieszyć, możemy wybrać i tak dalej. Poza tym tam widzimy przykłady. Ja nie muszę opisywać, co robię, bo ja to pokazuję, co robię. Po multimediach mamy wszelkiego rodzaju szkolenia i konferencje, gdzie dochodzi nam, nadal mamy taki dosyć pasywny sposób przyjmowania wiedzy, ale dochodzi nam presja grupy, tak? To jest na żywo, wiemy, że są jakieś koszty organizacji, plus mamy presję grupy, widzimy tych innych ludzi, którzy się też uczą, więc za to płacimy, że oni nam pomagają jakby tą wiedzę przyswoić. Później mamy warsztaty, gdzie trener zajmuje, znaczy odnosi się do naszej sytuacji, czasami do każdej naszej sytuacji, a czasami tylko wybiórczo. I na samej górze mamy konsultacje, gdzie klient, że trener pracuje jeden do jednego, jeszcze może być wyżej wdrożenie, tak? Czyli im mniej pracy musi zrobić klient, tym więcej jest głodny zapłacić za wiedzę. To jest jakaś ogólna zasada w tej branży. Druga zasada w tej branży ogólna jest taka, że im więcej klient zapłaci za wiedzę w kontekście swoich zarobków, tym więcej jej wdroży. To jest czasami smutne, ale taka jest prawda, że i to statystycznie wynika. Im więcej klienci zapłacą, czyli najmniej ludzie wdrażają darmowej wiedzy. Ja to pierwszy raz doświadczyłem, kiedy wprowadziłem opłaty za czasny biznes i się okazało, że moi klienci zaczęli bardziej cenić tą wiedzę, która była dostępna przez 2 lata za darmo. Teraz musieli za nią zapłacić co roku pieniądze, i teraz nagle się okazało, że to jest dla nich bardziej wartościowe. Inny przykład, jak robiłem szkolenie warsztaty za 6 tysięcy złotych, 10-miesięczne warsztaty, to było, jeśli dobrze pamiętam, 5 dwudniowych spotkań. Ono kosztowało 6 tysięcy złotych brutto. Jeden z uczestników tych warsztatów po pierwszym spotkaniu wdrożył jedną rzecz, jedną sposób komunikacji z klientami, który mu pokazałem. No i później przyjeżdżał na wszystkie kolejne spotkania towarzysko. W sensie, jak się go pytałem, co zrobił, to mówi, że on nie, on już nic nie zrobił, on jest zadowolony. I w końcu się spytałem, co on zrobił, więc wytłumaczył, że wdrożył tą jedną rzecz i to mu przyniosło mniej więcej 20 tysięcy złotych rocznie więcej zysku, więc on jest zadowolony, on teraz przyjeżdża głównie towarzysko i jak coś go zainspiruje, no to oczywiście to wdroży, ale tam się nie ciśnie, bo on już ma zwrot z inwestycji. I to jest poziom klientów, znaczy na dużo wyższym poziomie. Tak jak powiedziałem o tym kliencie, który jest skłonny zapłacić 1000 złotych za rozmowę, bo dla niego to się dużo bardziej opłaca niż próba zdobycia tej wiedzy w jakikolwiek inny sposób, bo tutaj dostaje konkret, zbudowany dokładnie pod jego potrzeby. Tacy klienci też są. Dlatego to wszystko, o czym tu mówimy, to jest szansa dla siebie. To, ja już mówiłem to w 2008 roku, ja to wiedziałem w 2002, w 2002 roku już to wiedziałem, kiedy zacząłem zarabiać pieniądze. Mówiłem to w 2008 roku, mówię to dzisiaj i się nic nie zmieniło. Jest lepiej, tak naprawdę. Im więcej informacji jest stworzonych w internecie, tym trudniej ludziom, którzy zarabiają pieniądze, jest zdobyć tą, którą potrzebują, bo jest bardzo dużo szumu informacyjnego. I teraz trenerzy, zadaniem trenera, takiego porządnego trenera, który się rozwija cały czas, jest przebicie się przez ten szum informacyjny i wyłuskanie tego, co działa. Oczywiście trenerzy będą zbierali wiedzę w różny sposób, za chwilę o tym powiem, ale dla osób, którzy potrafią wiedzę skompilować, to jest mega szansa na to, żeby zarabiać pieniądze. Bo są dwa poziomy w tym biznesie, takie dwa ogólne poziomy. Pierwszy poziom to jest autorska kompilacja z wielu źródeł. Absolutnie unikajcie takiej strategii, że przeczytacie sobie jakąś jedną książkę i na tej podstawie zrobicie swoje szkolenie czy swój kurs, dlatego że prawie zawsze będzie to plagiat. Po prostu tak, będziecie tak skupieni na tej jednej treści, że będziecie powtarzali to, co klient, to, co mówi autor tej książki czy kursu. Dlatego, żeby stworzyć coś wartościowego, wiedzę, zakładając, że jeszcze nie mamy doświadczenia, to dlatego to jest poziom pierwszy, gdzie nie mamy własnego doświadczenia. To jest kompilacja wiedzy z wielu źródeł. To nie chodzi o to, żeby powtórzyć to, co inni zrobili, dlatego że to jest kradzież. Nawet jeżeli to da się zrobić, żeby to było uczciwe i legalne, znaczy, że to było legalne, to jest nieuczciwe. Chodzi o to, żeby zdobyć taką ilość wiedzy, żeby potrafić mówić o tym po swojemu, żeby mieć swoje przemyślenia, swojemu to złożyć w jakąś całość i umieć po swojemu to klientowi wytłumaczyć. I tutaj automatycznie padają pytania o plagiat, dlatego ja już jakiś czas temu zdobyłem potwierdzenie od prawnika, jak to wygląda.
było tak napisane. To jest pismo, tak jest napisane przez panno, przez adwokat Joannę Mędrzecką, która 2003 roku wykłada prawa autorskie i prasowe, współautorka projektów ustaw i jest ekspertem komisji sejmowych. Z należącej do największych w Polsce kancelarii radców prawnych i adwokatów Głuchowski, Radziwicz, Zwara i partnerzy. To jest taki, mamy teraz PowerPoint Dev, tak, czy Dev by PowerPoint, ale to są rzeczy prawne, które trzeba dokładnie wyjaśnić. Tak? Ja nie chcę ich powiedzieć, chcę, żebyście je widzieli. Ochrona prawna autorska jest przyznana wyłącznie ze względu na formę, a nie ze względu na treść. Znaczy ta odpowiedź to jest jakby potwierdzenie mojego wykładu, bo ja zrobiłem wykład na temat tego, co można, a czego nie można i poprosiłem właśnie tutaj tą znaną kancelarię mi, żeby potwierdzili albo obalili to, co powiedziałem, bo klienci potrzebowali takiego potwierdzenia. Czyli jest wyłącznie ze względu na formę, a nie ze względu na treść. Jak słusznie pan wspomniał, w wykładzie nie podlegają ochronie idee, pomysły czy wiedza o rzeczywistości. Dlatego o ile tłumaczenie jest zawsze opracowaniem cudzego utworu, czyli nie możecie wziąć cudzego z zagranicy materiału i go przetłumaczyć po prostu bez zgody tej osoby. Czasami opracowanie może być streszczenie, jeśli składa się z elementów formalnych czerpanych z dzieła oryginalnego. Czyli jeżeli na przykład weźmiecie książkę, nie wiem, 7 nawyków skutecznego działania i zrobicie swój kurs, w którym pokażecie te 7 nawyków i nawet jeżeli przykłady będą wasze własne, ale kolejność będzie identyczna i będziecie te nawyki tak samo nazywali, to może podpaść, podkreślam, nie jestem prawnikiem, to nie jest porada prawna, może podpaść pod plagiat. O tyle przekazanie własnymi słowami cudzej wiedzy, pomysłów, rozwiązań nigdy nie stanowi opracowania cudzego utworu, nigdy nie jest utworem zależnym, tak jak nie jest nim streszczenie dokonane własnymi słowami. Przekazanie własnymi słowami cudzej wiedzy jest zawsze własnym utworem przekazującego. To jest prawne, tak? Czyli jedna rzecz to jesteśmy chronieni prawnie. Jeżeli zdobędziemy bardzo dużo wiedzy z różnych źródeł i je skompilujemy po swojemu, nie kopiując metody innych, i jesteśmy w stanie to przekazać po swojemu, to jest dzieło autorskie. I to jest podstawa do tego, żeby zarabiać już pieniądze. Oczywiście w ten sposób nie zrobicie kariery, jeżeli nie będziecie mieli własnego doświadczenia, no bo ludzie będą mówili, że po prostu kopiujecie od innych. Dlatego kluczem do sukcesu w tym biznesie jest dojście z czasem do poziomu, im szybciej tym lepiej, do poziomu drugiego, gdzie tą wiedzę teoretyczną, którą zdobyliśmy od innych, przetestujemy w rzeczywistości, czyli dodamy do tego, co przekazujemy, doświadczenie nasze własne, a najlepiej jeszcze doświadczenie naszych klientów. Wtedy tak naprawdę ta wiedza staje się kompletna, bo stajemy się ekspertami. Niektórzy eksperci w tej branży mówią, że wszystko zostało już wymyślone, jeśli chodzi na przykład, nie wiem, o marketing, a teraz wszystko jest przepakowywane. I trochę jest w tym prawdy, bo na przykład dzisiaj jest mega popularne coś takiego jak growth hacking, czyli wymyślanie trików na to, żeby rosła popularność. I jak przeczytacie sobie, kim jest growth hacker, czym on się zajmuje, to tak naprawdę ja, takie osoby jak ja, które się uczyły od klasyków w marketingu, ja się śmieję, dlatego że growth hacker to jest po prostu direct marketer. To się kompletnie niczym nie różni. Jeżeli chodzi o sposoby, metody uzyskiwania wiedzy, badania, to jest po prostu direct marketer. Tylko że growth hacker brzmi fajnie, a direct marketer brzmi nie fajnie, dlatego dzisiaj mamy growth hacker. Tak samo jak cloud computing jest mega popularny, a wiele firm, które funkcjonowały dużo wcześniej w modelu SaaS, się śmiało, o kurczę, jestem w nowej, właśnie wpadłem do nowej branży, cloud computing to się nazywa, wcześniej to było SaaS. Także są takie, nazywa się na nowo pewne idee i przez to się tworzy nową wartość. I czasami to jest wartościowe, bo w ten sposób można albo się odciąć od złych skojarzeń, albo lepiej dać ludziom zrozumieć to, co tak naprawdę oni doświadczają. Więc jakby nie da się zrobić biznesu na dłuższą metę, kradąc cudzą wiedzę. Raz, że będziecie szybko złapani, dwa, że klienci jak się to wiedzą, to po prostu to będzie koniec często biznesu, ale da się robić biznes z tej wiedzy, zaczynając od tego, że zdobywacie bardzo dużo wiedzy. To, co ja powiedziałem, kogoś, kto musi się dowiedzieć czegoś, żeby wykorzystać to dla siebie, nie opłaca mu się tak naprawdę robić tego za darmo. Ale jeżeli wy macie zarabiać na tym na przykład przez następne 2-3 lata, to wam się opłaca poświęcić miesiąc, dwa miesiące, żeby na początku chociażby ryć darmową wiedzę. Ja mówię ryć, dlatego że to jest bardzo dużo pracy. To nie ukrywam. To nie jest tak, że to, co niektórzy wciskają kit, że jest jedna metoda i ona zawsze działa. Po prostu musisz mieć coś wartościowego, żeby dać klientom, chyba że jesteś partnerem i sprzedajesz cudze produkty. Wtedy możesz cudze produkty po prostu sprzedawać. Ale jeżeli chcesz być
trenerem i zarabiać na własnej wiedzy, to naprawdę musisz tej wiedzy ogromną ilość zgłębić. Piękne jest to, że im więcej wiedzy zgłębisz, tym będziesz wyłapywał, co już będziesz z czasem się w stanie zrozumieć, co jest dobre, co jest słabe, kto jest dobry, kto jest słaby w tej branży. Nowe idee będziesz musiał, w którymś momencie zaczniesz wychwytywać pewne rzeczy, że ktoś powie o jakiejś nowej idei, a ty od razu to złapiesz, albo wymyślisz, jak to można jeszcze inaczej zastosować. To przychodzi po prostu z ilością wiedzy, którą jesteś w stanie przyswoić, i później to po prostu sprzedajesz, ale już przetworzone po swojemu, według jakiejś własnej metody, najlepiej jeszcze przetestowane, wtedy jakby wartość tego rośnie. Jest jeszcze poziom trzeci, to jest moment, w którym twój temat staje się tak rozległy, że musisz się zacząć specjalizować, żeby być ekspertem. Na przykład ja zaczynałem od tematu e-business. Przez wiele lat byłem głównym osobą zajmującą się tym tematem i jednym z najbardziej rozpoznawalnych. Do tego stopnia, że przez wiele lat Google, jak się w Google Keyword Planner, czyli takim narzędziu, które podpowiada słowa kluczowe, jak się wpisało e-business, to Google podpowiadało synonimy tego słowa, i jednym z synonimów słowa e-business przez kilka lat był Piotr Majewski. To było jedyne nazwisko w Polsce jako synonim słowa e-business. Ale z czasem e-business stał się tak rozległym tematem, że na przykład SEO, o którym wspomniałem dzisiaj kilka razy, jest tematem tak. Kiedyś to było wąskie zagadnienie, teraz to jest tak duża branża, że trzeba się specjalizować samym tylko SEO, czy tam, nie wiem, w e-commerce, czy w reklamach na Facebooku. Po prostu branże mają tendencję do tego, czy tematy mają tendencję do tego, że pączkują. Jest ich coraz, one się stają coraz bardziej szczegółowe i dobrze jest jakby się specjalizować. Tak? Ja się specjalizuję w zarabianiu na wiedzy, to jest mój konik od wielu, wielu lat, robię to od 15 lat właściwie od zajmuję się tym tematem. Nie specjalizuję się w e-commerce, chociaż doradzam klientom w zakresie e-commerce ze swojej perspektywy. To są inne rzeczy, które oni się dowiadują niż od ekspertów z e-commerce, ale moja specjalizacja jest taka. To jest świetny biznes, naprawdę jeden z tańszych do rozpoczęcia, jeden z bardziej satysfakcjonujących, bo widać, jak widzimy, że ludziom zmieniamy życie, że pomagamy im coś osiągnąć. Jest coraz bardziej potrzebny, bo treści jest taka ilość produkowana, że już staje się niemożliwe jakby wydzielenie, co jest istotne, co nie. Dlatego te listy top coś tam, top, nie wiem, 5 najlepszych słuchawek dla gamerów, tak są popularne na YouTubie, bo ludzie już po prostu no, nie są w stanie przejrzeć, jak masz 1000 produktów, 1000 słuchawek dostępnych na rynku, to nie jesteś w stanie przeczytać wszystkich recenzji, chcesz jakiegoś streszczenia, żeby z tego zrobić jeszcze streszczenie pod swoim kątem. Także możliwości jest naprawdę dużo i ta wiedza leży i aż prosi się, żeby ją przepakować w lepszy sposób, żeby ją urozmaicić o własne doświadczenie. Ja na przykład sukces osiągnąłem dzięki temu, że brałem wiedzę z Ameryki, testowałem ją w Polsce. Bardzo wiele rzeczy, które działały w Ameryce, w Polsce nie działało w ten sam sposób. Pokazywałem ją, jak ją robić w Polsce i przez to właśnie, że pokazywałem praktycznie, jak to w Polsce działa, to stąd był przede wszystkim mój sukces. Piotrze, wielkie dzięki. Po dzisiejszym wykładzie, zresztą po ostatnich moich przemyśleniach, dochodzę do wniosku, że potrzebuję właśnie bardziej rozszerzyć swoją wiedzę, aby nie mieć poczucia, że kogoś kopiuję. Ale to trudne, bo mam wrażenie, że ta sama wiedza krąży po prostu. Ludzie nie wymyślają tu Ameryki, a była ona znana czasem od wieków. Bardzo dużo tematów jest takich, że wiedza jest znana od dawna, ale umiejętność przekazania jej w nowy sposób, ubrania jej w nowy schemat albo inaczej nauczenie sprawia, że ludzie znaczy idą do takiego trenera. No tutaj świetnym przykładem takiej sytuacji jest Ewa Chodakowska, która tak naprawdę zrobiła karierę na ćwiczeniach, nie wiem jak jej nazwać do końca, fitness powiedzmy, dla kobiet. Część fitness ekspertów w Polsce się oburzyło, no jak to, przecież my robimy to od dawna. Ale ona to zrobiła lepiej promocyjnie, lepiej to pokazała, może w ciekawszy sposób, i ludzie poszli do niej. Mimo że to nie była wiedza, ona nie odkryła żadnej Ameryki, to były standardowe rzeczy, ale marketing był lepszy. Produkt był może lepiej skonstruowany, więc zawsze jest szansa. Jak sobie zobaczymy na Amazona, poza jakimiś standardowymi szlagierami, to co miesiąc są nowe książki na liście bestsellerów w tych samych tematach. Po prostu ludzie szukają nowej wiedzy. Zwłaszcza ludzi, którzy chcą tą wiedzę zdobywać, kupują mnóstwo tych produktów na ten sam temat, żeby
Bo to jest łatwiej niż czytać tą samą książkę 10 razy. Lepiej jest przeczytać 10 książek i wtedy jakby ta skumulowana wiedza jest ciekawsza. Dlatego jest ciągły popyt na nową wiedzę, na nowych trenerów. Zachęcam bardzo do robienia tego typu biznesu. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat robienia tego typu biznesu, możecie oczywiście zadać też mi pytania.